Spełniło się jedno z moich marzeń. Mogę grać na jednym z najlepszych instrumentów świata, mówił podczas konferencji prasowej Janusz Wawrowski, wirtuos skrzypiec pochodzący z Konina, dla którego anonimowy darczyńca kupił skrzypce Stradivariusa. Skrzypce wartości ponad 20 milionów złotych są własnością nabywcy, ale może na nich grać tylko Janusz Wawrowski. Wydarzenie jest bardzo szczególne. Stradivarius w Koninie. Jak do tego doszło? Po pierwsze, ktoś w Polsce postanowił tego Stradivariusa kupić. Nie mam prawa mówić kto, ale to był niewątpliwie bardzo piękny gest. Nawet nie wypada przy tym podkreślać, że to był gest bardzo kosztowny. Przed wojną w polskich rękach było kilka egzemplarzy takich instrumentów, ale zawierucha wojenna spowodowała, że je straciliśmy. Ten jest znów polski, bo jego właścicielem jest Polak, podkreślał Janusz Wawrowski. No nie mogłem uwierzyć, że to się wydarzyło, że to jest rzeczywiście już w moich rękach, że ja mogę na tym teraz tak po prostu sobie poćwiczyć gamy, pasaże, etiudy, wszystko. Mogę je nastroić, ile chcę, mogę je stroić. I naprawdę muszę powiedzieć, że ten instrument daje niesamowite odczucia. To jest coś takiego, że jakby zobaczyłem, że to nie jest tylko marka, to nie jest tylko zachwycanie się snobistyczne tą nazwą, tylko jest to rzeczywiście niesamowita jakość. Dla mnie oczywiście jest to niesamowite wyróżnienie, niesamowicie nowe możliwości artystyczne, rozwoju i artystycznego, ale też rozwoju kariery, dlatego że to posiadanie takiego instrumentu, granie na takim instrumencie powoduje, że tak naprawdę otwiera się wiele drzwi na całym świecie. To działa na całym świecie. To nie jest tak, że to jest tylko my tutaj, na nas robi wrażenie, ale Stradivarius to jest marka, która robi wrażenie na całym świecie, na największych orkiestrach, na największych salach koncertowych, festiwalach. To szczególne wydarzenie będzie miało też wymiar muzyczny. 30 września w Koninie w kościele świętego Wojciecha odbędzie się koncert z okazji stulecia odzyskania niepodległości, a zatytułowany Stradivarius w Koninie. Wystąpią na nim Janusz Wawrowski i orkiestra Warsaw Players. Janusz, bardzo Tobie dziękujemy. Dziękuję Tobie w imieniu wszystkich mieszkańców naszego miasta, że stworzyłeś dla nas tak szczególną możliwość, by na tak wspaniałym instrumencie, tak wspaniały człowiek, skrzypek, zaprezentował wszelkie walory tego instrumentu, swój kunszt artystyczny, no i to, co tutaj mamy w programie, co stworzyli kiedyś nasi wspaniali kompozytorzy. Na zakończenie konferencji prasowej muzyk zaprezentował brzmienie instrumentu. Zagrał fragmenty dwóch utworów.